W naszym studiu w muzycznej jedynce Anna przybył. Dzień dobry. Witam cię, Aniu, bardzo serdecznie. Kobieta o niebywale zmysłowym głosie, ale także kompozytorka, poetka, wokalistka, trochę aktorka? Ach, sporo masz tych przymiotów takich i zajęć, których mi się parasz. Faktycznie uczyłam się przez chwilę w Akademii Sztuk Scenicznych aktorstwa, więc ale miałam to jest przyjemność. Twoja droga jakaś, czy tak czy nie to jest do... moja droga? Chyba nie do końca, bo tak naprawdę jestem za prawdą w sztuce, w muzyce i to, co nabyłam gdzieś edukując się, to jest jedno, ale już wychodząc na scenę czy do studia zupełnie o tym zapominam i wtedy już jestem tylko ja, taka, jaka jestem prawdziwa, ze swoimi wadami, zaletami, słabościami i tego też oczekuję od sztuki i staram się też to dawać. Aktorstwo to jest sztuka udawania po prostu. Trochę tak, dlatego no, staram się to aktorstwo odrzucić na scenie. No ale twoją pasją wielką jest, myślę, poezja, jest muzyka. Bo trochę komponujesz, więcej piszesz, przynajmniej tak wynika tak. Z tej twojej debiutanckiej płyty. I to jest taki twój bardzo intymny świat. Mam wrażenie, że zabierasz nas gdzieś w jakąś taką podróż, czasem niewesołą, czasem tęskną, refleksyjną, skłaniającą do zastanowienia. Opowiedz trochę, jak ty czytasz te pragnienia swoje, ten twój debiut. Ten mój debiut jest bardzo szczery, prawdziwy. Opowiada o mnie... o takiej, jaka jestem, kiedy zostaję sama ze sobą. A to nie są łatwe chwile, kiedy zostaję sama ze swoją głową, bo faktycznie kłębi się tam bardzo dużo różnych myśli i emocji, które chciałabym z siebie wyrzucić i staram się i niewątpliwie pisanie tekstów, i tak jak pan zauważył, muzyki troszkę mniej, ostatnio więcej, bo faktycznie chciałabym, żeby na kolejnej płycie było więcej moich autorskich utworów, no, pozwala mi to uwolnić się nieco od samej siebie i od nagromadzonych emocji. Tutaj sięgasz i po poświatowską, i wiersze innych autorów, i po poezję księdza Jana Twardowskiego, a ten moment wyrzucania z siebie to jest moment przyjemny, łatwy dla ciebie, czy uczysz się tego cały czas? No, można powiedzieć, że to jest taki trochę masochizm, bo to jest trudne i przyjemne zarazem. A zarazem ciężki. I ciężkie, tak, dokładnie. No, na pewno, kiedy już wyrzucę, to jestem szczęśliwa. Tym bardziej, że im silniejsze są te emocje, im jest mi trudniej, tym później jednak powstaje coś lepszego. No, także to nie są łatwe chwile, ale potrzebne. Powiedz trochę o muzyce. Ona jest bardzo spokojna, także refleksyjna. Ona doskonale koresponduje z tymi tekstami twoimi i z tą poezją. To jest też taki twój świat muzyczny, bardzo spokojny, przywołujący, tak, nazwijmy to, piosenkę autorską tak zwaną, tak? Tak, to jest z pozoru spokojny świat, bo... Ja wiem, że tam się dużo dzieje. Tam się dużo dzieje. W tej sferze muzycznej, niemniej... Te ramy są jakoś ograniczone. Tak? No, są, powiedzmy, no, nasza wyobraźnia na szczęście nie jest ograniczona i mam nadzieję, że słuchając tej płyty odbiorcy będą mogli faktycznie w te obraźnie poruszyć i zajrzeć w głąb siebie, bo o ile dźwięki są ograniczone, to tutaj emocji jest niezwykła gama na tej płycie. Aniu, jesteś osobą bardzo młodą, a nie kusiło cię, żeby zrobić płytę popową teraz, tu bam, 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 tutaj łubu, dubu, takie teksty jakieś prostsze, tutaj byś obcięła jedno słowo i tak dalej, i byłaby nowa płyta, może jakiś przebój, a to w takiej kwestii radiowej piosenki czy przeboju, o jakim myślimy, to na pewno nie jest taka płyta. Oj tak, a ile osób namawia mnie do tego, tak? Żebym... O, tak, Ania, zrób coś wesołego, będzie fajnie. Ale faktycznie czułabym, że to nie jest prawdziwe, że oszukuję sama siebie, a oszukując siebie też oszukuję innych. A taka właśnie jestem, jak jestem na tej płycie. Ale ty jesteś uśmiechnięta na tej płycie, jesteś taka przygaszona. Bo cieszę się w tym momencie, jestem szczęśliwa, że tutaj jestem, że rozmawiamy i takich chwil nie ma wiele. Dlatego faktycznie jestem uśmiechnięta, bo jestem teraz radosna. A kiedy piszę, to bywa gorzej. Faktycznie ja bywam radosna,
radosna, ale wtedy mam ochotę, to już gdzieś wspomniałam, wyjść na dwór, nie wiem, tańczyć w deszczu, cieszyć się, spotkać ze znajomymi, bo takich chwil jest niewiele. A jeżeli będzie tych chwil więcej, to na pewno znajdą się takie, kiedy napiszę coś radosnego. Nagle wesołe piosenki od Anny przybył. Proszę Państwa, ale nie straszymy i to, broń Boże, nie jest zarzut. To jest taki właśnie intymny świat i myślę, że każdy z nas ma takie chwile, kiedy musi się zatrzymać i musi docenić rzeczy czasem mniejsze. Może nie zauważamy ich na co dzień, ale trochę nam podpowiadasz tutaj o tych uczuciach, o tych emocjach. Aniu, a powiedz jeszcze, to jest jakaś fascynacja Haliną Poświatowską? W tym kruchym, wątłego zdrowia ciele był wielki duch i wielka pasja do miłości, do przyjaźni, do pisania. Tak, wielka fascynacja Haliną Poświatowską, którą właściwie mam już od wielu, wielu lat. Mm-hmm. To śmiesznie brzmi, bo nie mam jeszcze 30 lat, ale faktycznie Halinę Poświatowską czytam już długi czas i w jakimś stopniu w jej wierszach odnajduję siebie, bardzo podobną wrażliwość i chyba dlatego tak ją lubię i tak ją rozumiem i chcę śpiewać jej teksty. I Poświatowską również znajdziemy tutaj na twojej płycie Pragnienia. Możemy zaprosić na koncerty jakieś? Oczywiście zapraszamy do śledzenia mojej strony internetowej www.annaprzybyl.pl. To niewątpliwie jest jesienna płyta, pełna zadumy i przemyśleń, dlatego jesień będzie dobrym momentem na koncertowanie. Ale mój menedżer cały czas leje w tej chwili. Ale jednak wakacje to jest taki moment, kiedy ludzie chcą się cieszyć. Teraz daję sobie czas, to jest świeża płyta, daję sobie czas na promocję. A od jesieni ruszamy z koncertami i zapoznawajcie się, proszę, aktualnościami na mojej stronie. Mówiła Anna Przybył. Całkiem sprytnie wybrałem na puentę naszego spotkania. A to jest jedyna piosenka, tak myślę, jedyna piosenka na tej płycie, która faktycznie jest trochę radosna. Jest w niej jakiś optymizm. Chyba daje upust emocjom nagromadzonym w pozostałych utworach. No i jest to utwór taki troszkę przewrotny, jak cienka bywa granica między grą, a mocnym zaangażowaniem. Posłuchajmy.